Cześć, witajcie. Z tym samochodem, mianowicie czarnym RS7, doszliśmy już w zasadzie do końca całej zabawy. Teraz pozostało najciekawsze, czyli samo jeżdżenie. Ja wam rzucę parę słów na temat tego auta. Właśnie tutaj. Parę słów na temat naszego samochodu. Zacznę może od tego, dlaczego akurat nadwozie A7, S7, RS7, bo generalnie to wszystkie trzy pojazdy mają to samo odkładnie nadwozie. Różnią się osprzętem, silnikiem i paroma szczegółami. A nie na przykład RS6, że wygląda dokładnie jak A6 i S6, tylko tylne poszycia i błotniki ma znacznie poszerzone i tym się wyróżnia, jest tam napompowany. Natomiast w przypadku A7, S7, RS7 wszystkie elementy jak butniki, poszycia tylne są identyczne. Sam z siebie ten samochód już szeroki, więc najwyraźniej producent stwierdził, że bardziej go poszerzać nie trzeba. Mnie osobiście się ta linia podoba bardzo, dużo bardziej niż A6, niestety RS6 tylko w kombi, w C7, stąd no, taki padł wybór. Oczywiście są zwolennicy, sceptycy linii tylnej części klapy opadającej. Dosyć nietypowo można usłyszeć opinię, jakby na nią słoń usiadł. Jak się spoiler wysunie automatycznie albo manualnie, wygląda dużo lepiej. Natomiast no, to są takie detale, które oczywiście jednemu się podobają bardziej, innemu mniej. Sam RS zawiera oczywiście większe hamulce. Standardowo 21-calowe felgi. Dodatkowo RS mamy inne progi, te dolne, przedni zderzak inny jest, ogromne wloty, te które tam montowałem, powietrza, no i sam silnik. Komorę silnika doprowadziłem do stanu eleganckiego. 4.0 TFSI, dwie turbiny, 560 koni, 700 Nm, osiągi, powiem szczerze, godne samochodu bardzo szybkiego. Natomiast nie możemy tego auta porównywać na pewno do aut supersportowych, jakichś Ferrari, Lamborghini, no bo tak naprawdę to nie jest całkowicie ta klasa. To jest samochód komfortowy. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o ten egzemplarz i o ten drugi egzemplarz, który do mnie przyjedzie, że są to obydwa egzemplarze w wersji nie performance, tylko wersja RS7 standard. Co to znaczy? Generalnie standard ma zawieszenie pneumatyczne regulowane na poduszkach, natomiast wersja performance ma już niestety zawieszenie stalowe. Bez regulacji wysokości można regulować twardość. W trybie dynamic, czyli obniżonej i utwardzonej, mamy taką twardość jak w wersji comfort dla auta performance. Ja celowałem w coś bardziej komfortowego, stąd wybrałem wersję standard z zawieszeniem pneumatycznym. Dodatkowo mamy ogromny dyfuzor z tyłu zderzaka, zderzak też jest inny, wielkie owalne końcówki, to też nie są końcówki dokładnie, bo to jest tak naprawdę tylko obudowa w tym dyfuzorze, bo końcówki wydechu znajdują się w środku, jedna jest zamykana z automatu na przepustnicy, druga jest otwarta w trybie głośno, cicho. O tym później, jak będziemy samochodem jeździć. Bagażnik chyba standardowy Audi A7. Duży, nie za wielki. Myślę, że dla rodziny 3-4 osobowej spokojnie wystarczy taka przestrzeń. RS6, RS7, A6, A7 w wersji C7. Wszystkie mają wnętrze niemalże identyczne. W przypadku wersji RS-a mamy tutaj karbony. Mamy przyszycie nicią na boczku skóry. Mamy także, powiedzmy sobie, seryjne fotele, świetnie wyprofilowane, sportowe, w szyciu plastra miodu. Tutaj mamy tylko i wyłącznie regulację standardową, że tak powiem, dla Audi, czyli lędźwie, podparcia i dół, oraz tą część wysuwaną niestety manualnie. Dlaczego mówię niestety? No bo generalnie już mogli się postarać i zrobić tu też chociaż regulację elektryczną, jak w przypadku wielu modeli BMW. Wnętrze na pewno jest eleganckie. Na kierownicy jakieś dodatkowe znaczki, czarne inkrustacje na desce, które normalnie są za dopłatą, czarne w normalnej A7 albo zwykłe, po prostu matowe. No i gałka sportowa,
biegów. Cała reszta, powiedziałbym szczerze, jak w normalnej A7, a czasami nawet A7 w wersji Competition, bo taką można było sobie też zamówić. Z tyłu, jak to w A7, bym powiedział szczerze, miejsca jest, ale nie za wiele. Wchodzą dwie osoby, gdyż auto zarejestrowane jest i użytkowane jako auto czteroosobowe. Na środku jest tylko, powiedzmy sobie, jakiś taki holder i podłokietnik, który możemy sobie stamtąd go wyciągnąć. Fotel z tyłu jest mocno zabudowany, co też może wpływać negatywnie na widoczność pasażerów jadących z tyłu. Wiadomo, ktoś kupuje RS-a, no to się na tym nie skupia. Natomiast kiedy ktoś siądzie z tyłu, może mieć wrażenie, że mało widzi, no bo fotele są, że tak powiem, przepotężne. Co ma nasz model? Bang & Olufsen, nagłośnienie najdroższe dostępne na rynku dla pakietu Audi A7. Lane Assist, czyli wykrywanie pasa ruchu z kamery. Distronic, utrzymywanie odległości od auta poprzedzającego. Mamy Side Assista, czyli też element, który poprawia bezpieczeństwo mocno, bo w lusterku zapala się martwe pole, kiedy ktoś znajduje się w takowym. Head-up display znajduje się tutaj. Podgrzewaną kierownicę. Podgrzewaną tylną kanapę, to znaczy dwa oddzielne fotele, które są. Odpalanie bezkluczykowe, podświetlanie boczne i szyber, dach. Otwierana klapa elektrycznie, sportowy dyferencjał. Mamy także fajny bajer, a zarazem wpływających na komfort samego chyba bardziej właściciela, to dociąganie drzwi. Mi się ten gadżet osobiście bardzo podoba. Działa w Audi bardzo ładnie. Auto wyjechało seryjnie na lampach full LED. Zamontowane są lampy LED Matrix. Lampa pracuje cały czas i tylko poszczególne elementy i pola się wygaszają z kamery, która to wykrywa, tak by nie oślepiać innych użytkowników jadących naprzeciwka czy też przed nami. Kupiłem także do niego blendy. Będę je montował niedługo, natomiast nie jest to sprawa prosta, bo nie da się w łatwy sposób wyjąć od tej strony, trzeba tam gdzieś będzie pokombinować, od wewnątrz je wymontować. Amerykańska firma TAK Motorsport sprzedaje gładkie, pomalowane od razu w kolor nadwozia blendy, która się montuje zamiast tych, przez co w zasadzie mamy wrażenie z daleka, że tu nie ma tych obrysówek, tylko je delikatnie widać może wcięcia. Zamówiłem sobie teraz dwa komplety, do tego czarnego i do tego szarego, który przyjdzie niedługo. Nie mam tu na celu maskowania, że to jest auto z Ameryki, po prostu jestem detalistą, lubię jak coś jest ładne, a troszkę mnie denerwuje, że z przodu mam zderzak oryginalny europejski bez tych obrysówek, a z tyłu ta obrysówka, mimo że jest wyłączona, chcę się jej poniekąd pozbyć. Niestety zderzaki nie są z plastiku, tylko są z tak zwanego puru, a pur jest tworzywem, którego się nie spawa, nie szpachluje, bo wcześniej czy później tak popęka, więc generalnie technologia nie jest prosta, żeby to sobie tak zakryć, więc wymyśliłem te blendy, które są zresztą w Stanach bardzo, bardzo, bardzo popularne. Fajnie są zapakowane, zaraz podemontuję, to Wam pokażę. Natomiast generalnie system wskazuje na to, żeby wyjąć to, czyli tą obrysówkę, trzeba zdjąć cały zderzak. Tu nie będę niczym podważał, bo uszkodzę lakier. Natomiast Polak mądry, ja mam cienkie, długie ręce, więc od środka tam pod zderzakiem łapę wkładam i po prostu delikatnie to wypycham. Z tamtej strony już mi ładnie wyszła. Wymienimy ją zaraz na tą czarną. Zobaczcie, jak to będę robił, bo być może komuś to przyda. Jak ktoś ma takie auto podobne, A7 w czymkolwiek innym, to taki patent można sobie zastosować. I tak się prezentuje po skończonej robocie. Wpadłem do ASO odebrać auto po przeglądzie. Wczoraj je odstawiłem. Trzeba było wykonać tak zwany duży przegląd dla pakietu RS6 RS7. W tym przypadku duży przegląd dla RS-a zawiera wymianę świecek, wszystkich płynów wraz z świeżym olejem w tylnym dysze, w moście. Wszystko to, co producent przewidział. Auto teraz pojechało na jazdę testową, sprawdzając, wszystko jest ok. Natomiast przy okazji dużego przeglądu jeszcze ustawienie geometrii samochodu oraz kodowania listowników. Furę odebrana,
możemy wracać do domu. Słuchajcie, parę słów, dlaczego na przegląd do ASO, a nie na przykład sobie wymieniłem ten olej silnikowy z filtrami i świecami u siebie na warsztacie. W pierwszej kolejności dlatego, że w przypadku sprzedaży tego samochodu, a nie wiem jak będzie, czy będę go sprzedawał, czy nie, jest taka szansa duża. Dobra, z tego ujęcia. Uważam, że klient, który będzie ten samochód chciał kupić ode mnie, będzie miał na pewno pewność, będzie świadomy tego, że auto było w ASO na przeglądzie i wszystkie elementy, które być powinny wymienione dla takiego samochodu, a jest to duży przegląd dla aut z grupy RS5, może nie 5, RS6, RS7, to te wszystkie elementy, o których wspominam, stały wymienione zgodnie z technologią Audi i są w rzeczywistości wymienione. No to są jakby rzeczy, które przedstawiam ze swojej perspektywy. Jako użytkownik, jako kierowca, jako osoba zafascynowana tym samochodem i tym modelem, no bo taki jestem, nie będę to ukrywał, zafascynowany, powtórzę, tym autem. Więcej o nim wspomnę w następnym odcinku, w którym właśnie to będzie taki odcinek troszkę nietypowy, bo wyjeżdżam rodzinnie tym autem na narty i nagram z tego całego wyjazdu taki trochę road trip. Skrócony bardzo mocno, bez tam jakichś szczegółów. Na pewno tam poruszę parę ciekawych rzeczy na temat tego samochodu. Nagram już nowym sprzętem, którym się jeszcze nie chwaliłem. No bo ja się nie chwalę generalnie takimi rzeczami. Natomiast dla tych, którzy twierdzą, że być może jakość filmów jest za słaba, no tam powinno być już ok. Natomiast tam będę mógł ponagrywać sobie w trybie POV, będę mógł nagrywać ze statywu, który będzie przymocowany do szyby samochodu, więc powinno być dużo lepiej. Natomiast to będzie już schodziło na dalszy plan, jeśli chodzi o moje nagrywane filmy. Natomiast teraz wkraczamy w etap naprawy drugiego RS-a, w którym, jak zaraz zobaczycie albo już oglądaliście na innym filmie, jesteśmy już na całkiem nieźle zaawansowanym etapie, ale to wszystko będę wrzucał po kolei, no bo niestety zawsze mam opóźnienie względem tego, co wrzucam, no bo jestem dosyć mocno zapracowany i nie zawsze czas mi pozwala na to, bym mógł to wszystko zmontować i Wam przedstawić. Chciałbym bardzo to robić wszystko na bieżąco. Być może uda mi się jakoś szybciej to montować w przyszłości. Na tą chwilę staram się bynajmniej łączyć pracę, samochody, dom i montowanie filmów. Dlatego wielkie sorry, jeżeli ktoś czeka na te filmy szybciej. Wiem, że powinienem mi wrzucić tydzień, półtora. Dokładnie. W ciągu tygodnia, maksymalnie 2 tygodni powinien być nowy filmik. Ja niestety z uwagi na mój wolny czas mogę to robić na czasami nawet 2-3 tygodnie, więc no, trzeba być cierpliwym. Natomiast wracając do tematu, z czarem działamy, nie śpimy na pewno, jeśli chodzi o kwestie napraw. Będę wrzucał na pewno te filmiki też jakoś tam sukcesywnie, ale w miarę regularnie. W dniu jutrzejszym wyjeżdżam, nie będzie mnie przez 10 dni, więc nic nie nagram dodatkowego, jeśli chodzi o naprawy samochodów. Będę nagrywał ten cały wypad, który zrobimy tym samochodem, czyli czarnym RS7. I po powrocie postaram się go w miarę szybko złożyć, zmontować i wrzucić Wam do pokazania. A w międzyczasie, po powrocie, czyli w pierwszym tygodniu lutego, postaram się wrzucić kolejny filmik z prac, napraw nad szarym RS7, który no niestety dużo więcej nam czasu pochłonie, dużo większy zakres prac jest tam, ale o tym później.